Witam Was bardzo serdecznie. Tu jest Bedajron i zapraszam Was na ostatni odcinek z pierwszego dodatku do GTA 4, a mianowicie do Los Anthem. Mamy Reya. A ostatnia misja nie wiem. Znaczy, ostatnia misja wiem, co jest. Jaka jest? Co robimy mniej więcej? A tutaj nie pamiętam. Jak się czujesz, twój problem? Powiedziałem ci, nie być zbyt fucking clever. Co? Oh, you gotta be kidding. Start walking. Downstairs. Okay, I'm going. That's right. Kogo tam mają ze śnie? Ja nie pamiętam. What the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again! Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon. No! I'll cut him. No. Back the fuck up! Back up! Go ahead. Go ahead! Go ahead, run like a couple of girls! Billy was right about both of you. Backstabbing fools. God, I got guys in every corner. Where you gonna go? I'll see you later! I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. Lecim! We gotta go, man! On motocykl? Mój mam. Ocyk. A, nie trafiłam. Chciałam, że goście... No dobra, po prostu jest takie auto, to... Najwolniejsze na świecie. Powiedzmy, jest okej. Okay. Nie jest tak źle. No, więc będziemy mieć ostatni odcinek. Cieszę się, znaczy tak trochę. Myślami jestem. Jest dzisiaj środa. Mam środę. Środę? Tak, środę. Czekajcie, środę? Nie no, na pewno środę. Tu mamy jeszcze 2 dni do Dead Island to premiery, aby oglądać już była po premierze. Pierwsze recenzje się pojawiły. Znaczy nie, że ja bym się wczytywała w nie, bo nie chcę. Nie chcę. Ale pozytywne są tam. Nie wiem, kto to dał 8 na 10. Więc no, jest dobrze. I tak by mi się... Kurde, i tak by mi się podobała, nawet jakby ocenili ją 5 na 10 czy coś, czy gdzieś jeszcze niżej. Na PlayStation 5 ponoć ładnie wygląda, znaczy ponoć. Działam porównania między czwórką Pro i piątką. No, na piątce to ładnie wygląda. Ech, może kiedyś sobie kupię na piątkę. Dead Island. Jak będzie w przystępnej cenie i ze wszystkim, co już, bo tam jakiś expansion pass jest, czyli jakieś może dodatki? Chociaż... Czy były? Nie. Ich podstawowych było coś, nie? W Riptide nie pamiętam, ale w jedynce były? Czekajcie. Nie był Rider. Rider chyba można było nim... Można było nim grać, czy nie można było? Kuźwa, nawet nie wiem.
Czy to... Nie. Czemu mi się wydaje, że można było Ryderem grać? Ryderem ten z pierwszej części, tym jednym gościu takim. Hot damn, baby girl. Your friend Ray ain't so friendly. Johnny Kane, you're all right. I'm sorry, sweet. I think Ray sent some guys after you. O, kuźba. Kropki mi się pojawiły. Koń zamienia na samym przesłaniu. Jak ja mam to szybko zrobić? Wykończą ciebie. Myślałam, że kumpli mi wykończą. I... To był Ryder. Bitches! No, prawie mnie wykończyli. Czemu nie mogę już... to jest odgana. Nie mogę, jestem nieszczęśliwa. Więc Ryder był Ryder. To ja chciałam robić? A ten... Co on tak krzywo tą łeb trzymał? Ja nie pamiętam nic. Czy jakieś dodatki się pojawiły, więc zobaczymy, co by miał. Mogą zawsze dodać w tym, w dwójce, ewentualnie jakąś mapkę nową, czy coś, jakąś nową lokację dalszą, czy... O, dzięki, że mam ten motocykl tym razem. Ginek. Ile? No, zobaczymy, co ten taki expansion pass, to, co tam będzie. I też coś tam, Dead Island będą, znaczy Dying Light, coś tam będą, jakieś coś tam chyba. I coś jeszcze tam było? Coś jeszcze było. Jakieś dodatki. Aha, Saints Row miałam na myśli. Chodźcie, kuźba. Czekam na was. Oni się chyba zmieścili. Dzieciaczki, chodźcie! Really? Dzięki, że od tyłu. Saints Row też jakieś dodatki, coś tam miałem robić z tymi z zeszłego roku oczywiście. No zobaczymy. Nie wiem. Mi się tam podobało. Wiem, że każdemu innemu nie. Widzę, że teraz to mam już od razu, tak. Tak, jadę w samą stronę, ja... Teraz mi się od razu pojawili, ten... Nie wiem, czy nie wstąpię do sklepu, tam po drodze jest ten z brońmi. Nie kupię sobie czegoś. Fajnie mi się pojawi jeszcze, bo może mogło już zniknąć. No.
Sorry, ale wstępuję. Duch Święty. Nie no. No daj pan kamizerkę. Ile życia mam. Jeszcze w takiej kropce nie byłam, żebym ja musiała szybko kupować broń. Sorry, spokojnie. Spoko, nie zaatakuję gościa. Gdzie? O, gdzieś ty tam wlazł, kolego. Jestem pod wrażeniem, dawać forsy. Oni sami do mnie jadą. Czy oni tu przyjadą? Tak, chodźcie. Chodźcie, kochani, chodźcie. Z kamizelkami, kuźwa. A, żyje jeszcze. Dzięki za kasę. Oczywiście jeszcze kupię sobie ten. Kamizelkę. Jestem blisko sklepu, to co będę marnować. Ale spoko. Mogłam sobie pozwolić. A nie, ja jeszcze po kamizelkę mogę? Dzięki. Padam. Życia mam bardzo mało. Muszę coś do jedzenia. Do jedzenia by się coś przydało i to tak bardzo powiedziała, no. Uderzę w cokolwiek i ja leżę. I znowu wszystko od nowa. Tak, gdyż byłabym ten słupek, to zaraz by się zwinął mi, gościu. No, no okej, no. A raczej nic dziwnego się nie zdarzy, chyba. O Jezu. W cutscence zginę. What's going on? I'm sorry. Which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh no. Oh man, not Jim. Fuck this. Angus is crippled, and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you. Crystal gotta got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny K. You're speaking a foreign language to me now, Lee. Now get the fuck out of here. Dobra, ale ja się zapiszę, panie. Panie. Nic. Idę spać. Zadzwońcie jutro. No i ostatnia misja. Billy. Czekajcie.
Nie, dobrze patrzę. Mam się zapisać. Jej, mam full życia i wszystkiego. Nie mam znacznika. Alo, i co ja mam ze swoim życiem zrobić? Nikt do mnie nie zadzwoni. O, dzwoni. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lectures. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Jestem już. Dobra. Spaduwa. Nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress. O Jezu, dziwnie wyglądasz ubrany. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years, and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with it. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. No to idziemy. Windzienie. Nie. I lipa. Znaczy chyba. Jejku, nie. Tak, wyleciałabym. No, zapatrzyłam się, miałam na myśli. Ale pędzę. Dun, dun. Jestem prawie na miejscu. Zobaczymy, jak mi się to skończy. Nie pamiętam, jak się kończyło. Znaczy mniej więcej, no. I tak pamiętam bardziej ten dodatek drugi. Jak się kończy? Jak się wkurzałam? Ja to pamiętam jeszcze dziś, kurde, to pamiętam. To było ho 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 dawno temu. Haven't you enjoyed your time in the state's care? What a fucking pleasure! Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower no, you got. No, właśnie dostaniemy. State Correctional. Ja mogli sobie wziąć runki. The final run, boys. Thanks for coming, T. Dawaj! Dawaj!
A mizerkę mam. To bym chciała. Dużo! Max! Więcej nie mogę. No i wsio. Nie, nie, nie! Ja chciałam granatnik, bo to albo granatnik, albo właśnie ten, albo wrzutnia rakiet. Zapomniałam się. Dobra, 20 jest max. Namaksujmy się wszędzie, do czego się da. Dobra, chyba wystarczy. Chodźcie. Dzień dobry. Jak trafię. Chyba tak średnio nice shot. Yes, mamy to. No to jedziemy, mamy ostatnią misję. Bierz mi ammo. Bo mi się jakiś cwaniak uchował. No kurde, patrzcie go. Ej, wjeżdżamy na chatę więźniów. Jejku, nie policji. Sniper u góry. Gdzie właśnie? Chciałabym tego snajpera. Ale wiem, że mi gra nie pozwoli. No i spadł. No i pa. On jeszcze co? Ten snajper chciał wstać. No, chyba nie. Takie nierealne trochę. Bardzo nierealne. Masakra, jaka zadyma. No tak. No tak, no spodziewałam się. O, idę, idę, idę! On sobie przeleciał tak po prostu? Okej. Dobra, jesteśmy. Jaka Jezus Maria, po prostu. No tak, wrócił się helikopter. Dwa. Nawet.
Ja tam bym granatnik rzuciła. Mogę? Nie, szkoda. Najpierw tylko góry, wiecie. Spoko, ci na dole też dostaną. No i co tak stoisz jak łosiek? Jak ostatni łosiek. Nie spadniesz tam! Dużo ich. Ten szybciej mi trafia głowę niż tamten karabin. To jest jakieś... porozumienie. Dobra, mamy. Kamizelkę sobie jeszcze przytulę i możemy Billy'ego dopaść. Chodź tu, kuźwa, gnej. Gościu. Dobra, chyba jak tędy pójdę, to będzie dobrze, co? Pistoletu. Może być taki? Checkmate, dude. Szachmat, koniec gry. Do it. I'm doing it. What? You waiting for a speech? Nie, na oklaski. Come on! Z kosą na mnie, kuźwa. Jest na motor. Gościu! Dobra, zostawiam ich wszystkich. Niech sobie... O, panie. Niech sobie walczą z więźniami. Nie! Ucieczka z więzienia! No to... A ja mam prowadzić. No tak, no bo już jesteśmy prezydentem klubu motocyklowego. O, są bardzo awesome. O, wujał totalnie! No i koniec będziemy mieć, bo to jest ostatnia misja, tak jak mówię. Ura. No i spoko, dobrze, żebym podzieliła to na ten... Na dwie części. No chodźcie moje misiaczki, jasne misiaczki. No i mamy to. Yay! No o kurde, teraz trzeba to od... Johnny. Hey. Hey. Mamy kasę. Fun here. Yeah, we did. But it's over.
Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government. Not so good if you're a fucking crook. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Z parą, pewnie nowy sobie założą gdzieś, nie pamiętam. No i koniec mamy. Oczywiście bez dźwięku znowu. Standard, bo... Kto wie? Czemu? Prawa autorskie! Ej, no dlatego nie ma dźwięku. No i co? Skończyliśmy sobie pierwszy dodatek. Może na razie nie będę oceniać. Ocenię no i ten dodatek. Chociaż powinnam teraz ocenić, bo potem zapomnę, jak skończę Ballad of Gay Tony i... Dobra, ocenię tak szybko. No, ciekawa historia. Fajnie, że zrobili coś takiego właśnie, że tak dodatki jako tako. To chyba nie wymagało instalacji tego głównej czwórki, tylko z tego co pamiętam. Ja to miałam na płycie, na Xboxie miałam pudełkowe wydanie tych epizodów i nie musiało być zainstalowane właśnie te... podstawka, żeby te dodatki odpalić. To jest osobno. No i tego jeszcze nie było. Nie było właśnie co... Jak ten, bo na inne konsolki mogło być. Przypomina mi się jedna gra z PSP. Tylko nie pamiętam nazwy. Pewnie zaraz ktoś napisze i... A, bo to się tak nazywało i tak. No pewnie tak. Ale tak to nie było. Zawsze były te większe gry. San Andreas, te Vice City, te trójka i tak dalej. A to takie krótsze, to jest krótsze, tak jak widzicie. Nie zajęło mi to ho, ho, ho 40 odcinków, bo ostatnio widzicie i właśnie czwórka i San Andreas. Zajęły po 40 parę odcinków, czyli nie wiem, tam 41, 42, mniejsza z tym, to nie jest ważne. Podobało mi się, dalej mi się to podoba i raczej mi się to nie zmieni, że mi się to nie będzie podobać, że są właśnie te... Główny wątek czwórki i są postacie, które widzimy w czwórce, są w dodatkach, że ta misja tam się będzie przemieszczać. Jeszcze spotkamy się w misji z diamentami tymi w muzeum, jako od strony właśnie Gejatonego i tak dalej. Jeszcze tam będzie ta Grace podłączona tam, bo w czwórce była, a tu nie było. Tyle, zobaczymy jak to wyjdzie. Jak mówię, ostatnia misja w Gejutonym była wkurzająca, trochę mi to zajęło. Nie wiem, że chyba zerowy dzień sobie zrobiłam, czy ileś tam, bo naprawdę to było wkurzające. Tam jest ciasno, tam jest mało miejsca, tam nie ma osłony, tam są barierki i przez nie trafiają nas, z tego co pamiętam. Zobaczymy, tak jak mówię, to było z minimum 14 lat może. Koło, coś takiego, może, kiedy grałam właśnie w te dodatki. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Więc oceny takie, no, chyba w czwórce dam ile? 8? Taką 7 z plusem dużą. Nie mówię, że to jest zły dodatek. Dodatki są fajne. Obydwa mi się podobały. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Dzisiaj na książę stronkę, bo mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w pierwszym odcinku z tego drugiego dodatku The Ballad of Gaytony. A my się dzisiaj żegnamy z dodatkiem The Lost and Damned. Dzięki, cześć.